Zawody czekaliśmy cały sezon, 8 eliminacji i oto dzisiaj, w środku nocy, w kieleckiej kadzielni spotyka się 6 absolutnie najsilniejszych facetów w Polsce. Zaczynamy wielki finał Strongman 2005. Przedstawmy 6 wybrańców. Arkadiusz Makurat z Gdańska, rok temu 4 w finale. Tyberiusz Kowalczyk z Legnicy, przed rokiem 5. Sławomir Toczek, Chojnice, czołowy siłacz Europy, 2. w poprzedniej edycji Pucharu. Sławomir Orzeł, Karwieńskie Błota, przebył drogę ze wstępnych eliminacji do wielkiego finału. Ireneusz Kuraś z Lubina. Największe sukcesy odnosił 4 lata temu. Wraca do czołówki po kilku kontuzjach. Mariusz Dominator Pudzianowski z Białej Rawski. Gwiazda światowej rangi. Komisji sędziowskiej przewodniczy Piotr Szymiec. Sędzia główny to Krzysztof Dziełyński. Arbiter pomocniczy Jacek Dymek. W takiej scenerii, nocą, przy sztucznym świetle, wszystko wydaje się 2 razy większe. No a jak Strongman wydaje się 2 razy większy, to już naprawdę jest o czym opowiadać. Rozpoczynamy finał od spaceru farmera. Każda z walizek waży 150 kg. Dystans 40 metrów. Wygrywa najszybszy. W pierwszej parze Ireneusz Kuraś, zdobywca Pucharu Polski przed 4 laty. W coraz lepszej formie po przewlekłej kontuzji. Oraz Tyberiusz Kowalczyk. Przed rokiem na 5. pozycji wśród finalistów. W tym sezonie wygrał 1 z eliminacji i jest na pewno pretendentem do miejsca na podium. Wyraźne zdenerwowanie wśród zawodników. Zupełnie inny nastrój niż podczas poprzednich rund Pucharu. Wy tylko wyłączacie, tak? Ustawione gruby? Dajemy z siebie wszystko, brachu. Do końca. Wciep! Dobra. Przygotujmy się na duże emocje. Zaczynamy finał 2005. Tyberian zaczął bardzo szybko. Przypominam, liczy się czas. Teraz nawrót trzeba uważać. To tylko taktyczny postój. Wymyślił go kiedyś Pudzianowski. Kowalczyk sekundę przed Kurasiem. Piękny pojedynek. A wykonałeś, nie? Nie. Ja chyba niepotrzebnie odłożyłem. 25 sekund 6 setnych. Do tego wyniku będziemy przyrównywać następne rezultaty. Kto zdobędzie 6 punktów za zwycięstwo w konkurencji? Kto będzie musiał gonić rywali w kolejnych próbach? Irek Kuraś mocno zmęczony. Pierwszy już nie będzie. A czy będzie tym drugim w spacerze farmera? Początek znakomity, choć widziałem, że ta taktyczna zagrywka z położeniem nie przyniosła dobrego efektu. Nie przyniosła, wolą 40 metrów po prostu i tak w rywalu. No trudno się mówi, zobaczymy na przeciwników, co pokażą. Szkoda, że startowałem z Irkiem. My razem trenujemy jak bracia, kurde, szkoda, że musiałem z nim walczyć. Ale dzisiaj ktoś musi być lepszy. No ktoś musi być lepszy. Spełnienie marzeń dzisiaj to które miejsce? Nic nie będę mówił, zobaczymy, oby bez kontuzji było. Na tego najgorzej się boję, żeby kontuzji nie było. Wynik Tyberiana za chwilę po
poddany zostanie ostrej weryfikacji. Mariusz Pudzianowski to jeden z najszybszych ludzi w tej konkurencji. Wszelki wypadek. Rywalem dominatora jest Sławek Toczek. Także jego stać na bardzo dobry rezultat. Weź tego z kamerą. Kamery są gotowe na rejestrację wyczynu dwóch głównych faworytów tego finału. Panowie, gotowi? Tak! Świetny wynik na półmetku. Czy będzie finisz dominatora? Tak! Pudzianowski poniżej 20 sekund. Toczek z drugim czasem. Faworyci potwierdzili klasę. Ponad 4 sekundy szybciej od Kowalczyka poszedł Sławek Toczek. Czy to ustawiło hierarchię w finale? Sądzę, że jednak nie. Wiesz, tutaj trzeba mieć... Ostatnia para w tej konkurencji. Sławomir Orzeł, rewelacyjny powrót nadmorskiego siłacza do Pucharu Polski. Czy będzie także rewelacją tego finału? Stoimy. Rywalem Orła jest Arkadiusz Makurat. Podobnie jak rok temu jego awans jest pewną niespodzianką. Ale misiu jak nikt potrafi wycelować z formą. Dobra, ustawcie sobie walizki. Pamiętajcie, podnosicie dopiero po gwizdku, pan... tak? Panowie! Czekaj. Gotowi? Tak. Wynik półmetka podobny jak Kurasia i Kowalczyka. Znakomity finisz Orła. Niesamowita historia. Orzeł przegrywa z Kowalczykiem o 300 sekundy. 300! Tego jeszcze w pucharze nie było. Makurat niestety z najgorszym czasem. Będzie ostatni. Zobaczcie, co tu się stało. To jest normalnie dla mnie coś zrobitego. Zobacz. 25.09. O 300 gorszy od... Orzeł mógł być trzeci w tym boju. Gdyby się ich nie położył i nie posunął, to byś wygrał. Niepotrzebnie. Mamy więc kolejny dowód na bardzo wyrównany poziom w tej dyscyplinie. Arek Makurat przegrał z Kurasiem o sekundę. To także minimalna różnica. Obecność w finale to chyba dla ciebie bardzo duże wyróżnienie i sukces sportowy. Sama obecność w finale już mi wystarcza, także miejsce jest nieważne. No nie mów, że szóste miejsce cię zadowala. Jeśli będziesz szósty i bez kontuzji, to mnie zadowala. Trzymajcie kciuki. Popatrzmy na podsumowanie pierwszej konkurencji. Bardzo niewielkie różnice w walce o piąte i trzecie miejsce. Toczek i Pudzianowski w tym boju wyraźnie przed rywalami. Akurat waży 135 kg, za to najcięższa w tej konkurencji to aż 160. Druga konkurencja, wyciskanie belek. Jedziemy! Ten sprawdzian zaczyna Arek Makurat. Liczymy na dobry wynik. Ja ci powiem, kiedy jestem gotowy, tak? Dobra. Arek był mistrzem Polski juniorów w podnoszeniu ciężarów. 125 kg. Gotowy? Gotowy. Bardzo ładnie, bardzo szybko, ale teraz coraz większe ciężary. Świetnie, została tylko najcięższa belka, 160 kilo.
Powiem szczerze, liczyłem na dobry występ Arka, ale teraz słów mi brakuje. Komplet Belek w 44,5 sekundy. Rewelacja! Ale spacerował. Ireneusz Kuraś musi uruchomić wszystkie rezerwy, by spróbować dorównać Makuratowi. Duży wysiłek. I czyżby to już koniec? Chyba tak. Irek Kuraś rezygnuje z dalszych prób. Może odezwała się stara kontuzja bicepsu i woli go nie przeciążać. Chociaż wydaje mi się, że boli jakiś mięsień w okolicach brzucha. Szkoda. Niemal na pewno Irek będzie w tej konkurencji ostatni. Irek, trochę cię przytała. Irek Kuraś gryźni. Dlaczego tylko dwie belki? Powiem tak, w Koninie niestety jestem, to jest utrapienie w tym roku dla mnie i generalnie w tamtym. Nabawiłem się kontuzji, dość przykre, o której nie będę mówił. Dzisiaj startuję totalnie asekuracyjnie. Przyjechałem, bo zasłużyłem sobie na to 6. miejsce, a ta konkurencja wybitnie naciąga ten pewien fragment mięśni, o których nie chcę mówić. No i jest jak jest. No cieszę się, że tu jestem. Taka publiczność nie miałem nigdy jeszcze. Jestem... Tysiące ludzi, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kurde, to jest bez komentarza, jestem w szoku, nie? Kocham Kielce. We wspaniałej scenerii kieleckiego kamieniołomu trwa nocny finał Pucharu Polski 2005. Sławomir Orzeł jako trzeci podejdzie do belek ważących od 135 do 160 kg. Gotowy. Nie zablokował belki w górze, musi ponowić próbę. Pierwsza belka zaliczona, ale stracił dużo czasu. Makurat podniósł wszystkie w 44 sekundy. Kuraś dwie w 23 sekundy. Wydaje mi się, że Sławek może już nie zaliczyć kolejnej belki. Strasznie dużo wysiłku kosztowały go te najlżejsze. Nie widzę wiary w jego twarzy, ale musi spróbować. Trochę odpocząć i spróbować. A jednak warto było. Czas słaby, ale liczy się ilość belek. Strasznie nie plecy. To idzie, chodź, rozmasuję od razu. Nie zaliczona! Zbyt wielki to wysiłek dla mięśni. Nie warto ryzykować. Trzy belki w 66 sekund. Podtrzymamy. Czy ten wynik poprawi Tyberiusz Kowalczyk? Na pewno jest to w zasięgu jego możliwości. A czy uda mu się podnieść komplet? Tego mniej jestem pewien. Tyłek! Łapie belkę. Po gwizdku dopiero się schylasz. Dobra, gotowy? Dwie belki, niewiele szybciej niż Kuraś, ale zdecydowanie szybciej od Orła. Trzecia belka zbyt ciężka, a wydawało mi się, że Tyberian będzie w stanie sobie z nią poradzić. Zostało sporo czasu do limitu 90 sekund. Usta, usta,
Jednak to był zbyt duży ciężar. Kowalczyk zalicza tylko dwie belki, ale robi to najszybciej z pozostałych dwójkowiczów. Lepiej od Irka? Dwie belki, 21. 21, 82. Ale dam się. Przy drugiej w plecach poczułem. Zawiedziona mina, chociaż na razie Tyberian jest przecież na drugiej pozycji za Makuratem. Teraz jednak do boju przystępuje jeden z faworytów, Sławomir Toczek. Już widać, jak jest naładowany energią, jak bardzo chce dać w kość belkom. Raz, dwa, trzy, tak, stań, stań. Raz, dwa, trzy, tak. Stój! Ha! Tak, gotowy? Ha! Co za tempo! Czy je utrzyma? Minimalnie wolniej od Makurata. Ale jeszcze wszystko może się zdarzyć. Trzecia belka po 26 sekundach. Toczek czy Makurat? Zadecyduje ta ważąca 160 kg. No i niespodzianka, było za ciężko. Nawet jeśli podniesie, to i tak w czasie gorszym niż Makurat. Zostało sporo czasu, ponad pół minuty. Warto podnieść czwartą belkę. Może nie dokona tego ostatni w kolejności Mariusz Pudzianowski. Jednak Sławek Toczek pozostanie z wynikiem 26 sekund potrzebnych na podniesienie trzech belek. To drugi wynik. Na razie. Pozostał lider po pierwszej konkurencji i ogólny faworyt, Mariusz Pudzianowski. Tu stoisz, tak. Jaki czas był najlepszy? 44. Ile? 44. To spacerkiem można robić. Mariusz, nie spiesz się i czekaj na gwizdek, tak? Dobra, panowie, gotowy? Prosimy. Ciszej, ciszej, ciszej. Ciszej, ciszej. Mariusz, gotowy? No i poszedł! Trzy sekundy szybciej niż Makurat. Czy tak samo będzie przy pozostałych dwóch belkach? Już 5 sekund przewagi. Trzydzieści trzy sekundy. Mariusz Pudzianowski wygrywa drugą konkurencję. Potwierdza aspiracje do kolejnego triumfu w finałach Pucharu Polski. No, dominatorze, ci, którzy myśleli, że mają szansę dzisiaj z tobą po tej konkurencji, spadł na nich zimny prysznic. Tak, zgadza się. Chłopaki dzisiaj mają duże szanse, dlatego że na zawodach amatorskich 5 dni temu chciałem wojować mocno z chłopakami i naciągnąłem bicep, można powiedzieć naderwałem. I na dzisiaj są znieczulenia, proszki przeciwbólowe, jakoś jadę po prostu. Ciężko jest naprawdę, ale jakoś idę. Ale maszyna zwana dominatorem jeszcze się za bardzo nie psuje. Jeszcze się nie psuje, ale już malutki defekt zrobił się. Oto podsumowanie drugiej konkurencji. Kowalczyk nieco szybszy od Kurasia. Orzeł nie sprostał Toczkowi przy trzeciej belce. Tylko Makurat i Pudzianowski poradzili sobie z kompletem ciężarów. Po dwóch konkurencjach drobna kontuzja Kurasia znajduje odbicie w klasyfikacji. Makurat, Orzeł i Kowalczyk równym szeregiem po trzecie miejsce. Kto z nich zanotuje najmniej wpadek, pokona pozostałych.
Toczek zawieszony w sześciopunktowej przestrzeni między tą grupą a niepokonanym na razie Pudzianowskim. Opona to klasyka zawodów strongmanów, waży dokładnie 320 kg. Ale zanim strongmani będą ją przerzucać, trzeba jeszcze trzy ważące 100 kg worki rzucić na podest. Czy będą niespodzianki? Wszystko się wyjaśni za chwilę. W tej konkurencji ponownie startujemy dwójkami. Pierwsza para identyczna jak na inaugurację zawodów. Dobrzy koledzy Irek Kuraś i Tyberiusz Kowalczyk. Mów kiedy, teraz zaczynamy, nie? Pierw podpis. Tyberian wydaje się faworytem tego pojedynku, chociaż Kuraś niejednokrotnie udowadniał, że jest bardzo szybki. Tylko jak bardzo w walce z oponą będzie mu przeszkadzała kontuzja, o której wspominał kilka minut temu. Dobra, panowie. Piotruś, Jacek. Gotowi? O. Irek minimalnie szybszy. Czy opona zmieni kolejność? Na pół metku chyba zmalała przewaga Irka. Zanotujmy wyniki tego pięknego pojedynku. Prawie 36 sekund Kuraś, Kowalczyk gorszy o sekundę. I to jest chyba niespodzianka, bo może oznaczać stratę nadprogramowych punktów w walce o stopnie na podium. Z dużym zaciekawieniem czekam na walkę Sławka Toczka z jego imiennikiem Sławkiem Orłem. Reprezentant Chojnic jest bardzo szybki, ale ustępuje rywalowi wzrostem. Czy to będzie miało znaczenie w pierwszej części tej konkurencji? Zobaczymy. Tak czy inaczej, przed siłaczem z Karwińskich Błot kolejne trudne zadanie. Dobra. Jacek, Piotruś, panowie, gotowi? Co za fatalny błąd Orła. Moment załamania. Czy zdoła się otrząsnąć? Toczek na półmetku ma czas zbliżony do Kurasia. Musi przyspieszyć. Wygrał z Kurasiem? Wygrał, ale zaledwie o 600 sekundy. Co się tu dzieje w nocnym mroku? A Sławek Orzeł? Wyraźnie załamany. Wreszcie meta. 48,5 sekundy. Obawiam się, że to czas wart tylko jednego punktu do klasyfikacji. W dodatku wydaje się, że odezwała się stara kontuzja bicepsu. Toczek bardzo zmęczony. To dość niewinnie wyglądająca konkurencja, ale szalenie wyczerpująca. Sekundę. Arek Makurat był ostatni i był drugi w poprzednich bojach. Teraz trudno mu wróżyć zwycięstwo w parze z Mariuszem Pudzianowskim. Ale takie towarzystwo może pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku. Dobra, Jacek, Piotruś, gotowi? Mariusz najszybszy przy platformie i chyba nie zaprzepaści tej przewagi. Prawie 2 sekundy szybciej niż Kuraś i Toczek. Dominator znów najszybszy.
Makurat też już kończy. Niespełna 38 sekund. Niestety to pozwoli tylko na pokonanie pechowego Sławka Orła. Ale widziałeś, co się robiło dzisiaj? 36. No, ja zachwiał się w ogóle. 37, ale to jest 94. Mariusz Pudzianowski. Trzeci start i trzecie zwycięstwo. Pierwszą konkurencję miałeś fatalną, ale teraz widzę wielkie odrodzenie misia. Tak, wszystko to też by było dobrze, a ten ostatni obrót. Strasznie się zamotałem. Ale końcówka może być znakomita, zostały nam trzy konkurencje. Poza tym trzech zawodników miało po 6 punktów, między innymi ty. Tak, dokładnie. Sytuacja jest bardzo wyrównana. Do końca nie wiadomo, co będzie. Pół sekundy zabrakło Makuratowi do czwartej pozycji. 0,06 sekundy zabrakło Kurasiowi do zajęcia drugiej lokaty. Toczek może mówić o szczęściu, bo dystans nad grupą pościgową jeszcze się powiększy. Pudzianowski wyraźnie lepszy od rywali. Na półmetku bardzo wyrównana sytuacja w tabeli. Orzeł, Kuraś, Makurat i Kowalczyk mają prawie równe szanse na wejście na podium. Toczek i Pudzianowski już raczej jako samotni jeźdźcy poza zasięgiem rywali. Teniok, zwany także niezbędnikiem siłacza, waży dzisiaj 360 kg. Trzeba z nim przebiec 20 metrów. Pudzian, Toczek, a kto będzie trzeci? To kolejna konkurencja rozgrywana parami. Dodaje to smaczku walce o trzecią lokatę. Najpierw pojedynek Arka Makurata i Sławka Orła. Dzieli ich na półmetku jeden punkt. Ten bieg może wszystko zmienić. Nie podejmę się typowania zwycięzcy. Przypominam, dystans 30 metrów, waga 350 kg. Rekordzistą świata jest Mariusz Pudzianowski. Panowie, podnosicie dopiero po gwizdku. Gotowi? Tak. Jedna dziesiąta sekundy, nie do wiary. Co za niesamowite zawody. Orzeł szybszy o jedną dziesiątą sekundy. O porażce Makurata chyba zadecydowało to pociągnięcie ciężaru po ziemi na ostatnim metrze. Ile? 12-13. Według tego wychodzi, że Sławek orzeł, ale musimy tu zapytać. Publiczność jest coraz bardziej zachwycona tą rywalizacją. A teraz kolejny pojedynek Irka Kurasia i Tyberiusza Kowalczyka. Na razie w tej konfrontacji jest remis. 1-1. Ale w tabeli Tyberian ma 2 punkty przewagi nad Grizzly. Pewnie nie będzie chciał ich stracić. Panowie, pamiętajcie, że podnosimy dopiero po gwizdku, tak? Przed! Dobra, pod konstrukcję. Czekaj, ustawimy. Dobrze. Gotowi? O! Kuraś nie wytrzymał. Kowalczyk pędzi szybciej od poprzedników. 12,09. Świetny czas. Lepszy? Wynik Irka na razie najgorszy ze wszystkich. Pozostaje mu liczyć na potknięcie faworytów. To? I czekamy od nawóz. No tak, nawóz czekamy. Specjalnie dla ciebie to, stary, zrobiłem. Się męczy z tą kamerą. Pierwszy. Kurasiowi podium znacznie się oddaliło. Co? Przed nami ostatnia para w buszmeńskim spacerze. Dwóch najlepszych do tej pory siłaczy tego finału. Czy wszystko będzie w normie, czy może skończy się sensacją?
Mina Pudzianowskiego nie pozostawia wątpliwości. Rywal nie ma szans. A Sławek Toczek mimo to wierzy, że Dominator kiedyś musi z nim ponownie przegrać. Tak? Fa! Głupi! My nie jeszcze stoimy. Sławek, spokojnie. Fa! Chowa! Cześć! Czekaj, pozycja? Aha. Tak. Fa! Fa! O nie. Gotowi? Mariusz poniżej 10 sekund, Sławek 11,5 sekundy. Ponownie dwa najlepsze wyniki w całej stawce. To chyba definitywnie rozstrzyga o losach tego finału. Dominator zdobędzie kolejny laur. 15. Sławek Toczek lekko zawiedziony. Cóż, rola wiecznie drugiego może być bardzo frustrująca. Półtorej sekundy dzieliło piątego Arka Makurata od drugiego Sławka Toczka. Oglądamy chyba najbardziej zacięte zawody w historii Pucharu Polski. Tylko Mariusz Pudzianowski ciągle o dwa kroki przed rywalami. Po czwartej konkurencji Kuraś w coraz gorszej sytuacji. Dwa punkty straty do Orła i Makurata można jeszcze odrobić, ale 5 punktów do Kowalczyka to mało prawdopodobne. Tyberian coraz bliżej życiowego sukcesu. Dla Toczka druga lokata będzie powtórką z poprzedniego sezonu. Czy to są schody do Pucharu? Chyba tak. Jeśli teraz Puzian wygra, będzie miał taką przewagę punktową, że w zasadzie do szóstej konkurencji nie będzie musiał wychodzić. Ciężary ogromne. Największy to 275 kg. Masakra. Publiczność rozgrzana do czerwoności, bo takich emocji nie widziano tu od bardzo dawna. Tym razem Arek Makurat będzie miał innego przeciwnika, Irka Kurasia, który na pewno spróbuje wykrzesać z siebie wszystkie siły, by opuścić ostatnią pozycję w tabeli. Dobra, panowie, gotowi? Tak. Niewielka przewaga Misia nad Grizzly. Prawda, jak dziwnie brzmią ich pseudonimy? Wydaje mi się, że dostrzegam lekkie zmęczenie u obu z tej dwójki. Zmęczenie całym sezonem, czy tylko tymi nocnymi zawodami? Kuraś z większym wigorem. I od razu zyskał lekką przewagę. Obaj z wielkim respektem zabrali się za ostatni klocek. 275 kilo. To nie przelewki. Irek coraz bliżej zwycięstwa w tym pojedynku. Tego się nie spodziewałem. Makurat jednak pierwszy. Kuraś stracił siły w samej końcówce. Obaj skrajnie wyczerpani. Półtorej sekundy różnicy na korzyść Arka daje mu cień szansy na walkę o podium. Stan, na mecie ciebie przeżyłem. Ja się cieszę, w ogóle zaliczyłem. Ja też. Szczęśliwy jestem. Wielkie brawa od kibiców. Oni potrafią docenić każdy wysiłek. No, daj, daj. A schody znów czekają na kolejnych bohaterów. Panowie, uważajcie na moje nóżki, tak? Sławomir Orzeł ma 3 punkty straty do Tyberiusza Kowalczyka. Jeśli pokona go na schodach, będzie miał nadal szansę na wyprzedzenie go w walce o podium. Ale i Tyberian wie, o jaką stawkę gra. Tu na pewno nie będzie taryfy ulgowej.
Wiemy czy nie, Krzysiu? Nie, stoimy. Gotowi? Tak. Imponujące tempo narzucił orzeł. Czy wytrzyma je do końca? Czy Kowalczyk zdoła przyspieszyć przy następnych walizkach? Orzeł nie zwalnia, za to Tyberian ma coraz większe kłopoty. Czyżby szykowała się mała sensacja? Czas orła 35 sekund 16 setnych. Lepszy od Kurasia, ale gorszy od Makurata. Zatem to Arek najwięcej zyska na gorszej postawie Kowalczyka w rewi na schodach. To definitywnie koniec. Tyberian nie jest już w stanie walczyć dalej. Słuszna decyzja. Teraz trzeba zachować maksimum siły na ostatnią konkurencję. Sławek Orzeł też nie do końca szczęśliwy. Lepiej niż na Lubinach. Nie, bo 40. Czyli tak. Ciekaw jestem, czy to poważniejszy kryzys kandydata do trzeciego stopnia podium. Mariusz, nie pchaj tego kloca za bardzo, bo idziecie po tych samych stronach. Sławek, jak będzie znosił pierwszy, to nie pchaj go za bardzo, bo po tych samych stronach idziecie. Tu zaczynamy stąd, nie? Tak, wyprostowanie nad klocem. Co, ptaszku? Przypaść się. Co Mariusz, co Mariusz? Mariusz Pudzianowski nie zwykł przegrywać w jednej ze swoich koronnych konkurencji. Ale Sławka to nie deprymuje. Gotowi? Tak. Cóż było mówić podczas tego popisu mistrza świata? Sławek Toczek mimo świetnego wyniku nie miał szans. Poniżej 30 schodziłem. Zmęczony. Zmęczony. A jednak odezwała się w końcu kontuzja, o której Mariusz mówił na początku zawodów. 3-2-7-5 ściągało. 37-24, tak? Teraz widać, jak wiele kosztowało Sławka to szalone tempo. Brakło ci trochę do Mariusza. No, brakuje mi troszeczkę. W każdej konkurencji troszeczkę. Ale drugie miejsce dzisiaj jest pewne. Tak, to jest moje założenie było, żeby utrzymać tą drugą lokatę. I tak się stało. Punktację mam taką już przewagę, że w ostatniej konkurencji nie muszę startować. Ale jestem bardzo zmęczony, ale zrobię to specjalnie dla was. Tym razem zdecydowanie większe różnice w tabeli wyników niż w poprzednich konkurencjach. Porażka Kowalczyka może mieć poważne konsekwencje. Łączna punktacja zapowiada ostrą walkę o najniższy stopień podium. Makurat, Orzeł i Kowalczyk są o krok od największego sukcesu w karierze. 10 punktów przewagi Toczka zapewnia mu drugie miejsce. Pudzianowski też już pewien wygranej.
Wiemy, kto jest pierwszy, wiemy, kto jest drugi, ale kto będzie trzeci? Trzech zawodników ma szansę na miejsce trzecie. To będzie walka naprawdę do ostatniej kropli krwi. Zaczynamy! Pięć kul czeka na wyczerpanych już walką finalistów. Kto załaduje je najszybciej? Czy wszyscy załadują komplet kul? Za kilka minut poznamy odpowiedzi na te pytania. Zaczyna Irek Kuraś. Ma minimalne szanse na awans na piąte miejsce. W dodatku nie wiemy, co z jego kontuzją. Dobra, panowie! Irek, gotowy? No! Dawaj, Irek! Zaskoczył mnie Irek, podobnie jak widzów na trybunach. Załadował jedną kulę, by nie dostać 0 punktów. Czyżby jednak obawiał się o to kontuzjowane miejsce? Ale publiczności to nie przeszkadza. Bo to za późno zawsze jest. Czy dwie te, dwa kolby? Dobra, wytrzyj ręce o koszulkę, mocno, wytrzyj. Jeszcze. Walcz. Tak jak ze schodami. Arek Makurat doskonale wie, jak ważny jest dobry klej w tej konkurencji. Żeby były mniej, bardziej suche ręce. Dobra, panowie. Dobrze, tak, rękawy jeszcze sobie. Rękawy jeden drugi. O, 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 o. Ja też. Gotów? Tak. To nie jest tempo, którego się spodziewałem, ale to ewidentne następstwo ogromnego zmęczenia. Trzy kule w niespełna 36 sekund. Zapamiętajmy ten wynik. Klej, 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 weź! Zaczyna brakować kleju, ale przede wszystkim sił. Dobrze! Dupa, 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 tyłek do góry, tyłek do góry, ciągnij! Jest! Klej na ręce, spróbuj, spróbuj! Brawo, Arek, 67 sekund i 4 kule. Po oczach widać, jak potwornie jest zmęczony. Dobrze! Limit czasu wynosi 75 sekund. Teraz Makurat musi czekać na wynik Orła i Kowalczyka. Ty, Brianie, to twoja naprawdę ostatnia szansa na to, żeby stanąć na podium. Ogromny stres, kochani, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem w ogóle, co mówić. Ale w kulach jesteś, dobry. Wszyscy są dobrzy w kulach, jestem ja dobry, Sławek jest dobry, drugi Sławek jest dobry, Arek jest dobry, ma super formę, wszystko się okaże. Boję się o plecy, przy schodach bałem się o plecy, nie zabolało. Dam z siebie wszystko. Tyberian ma wybór, albo załadować komplet, albo 4 kule szybciej od Arka i czekać na wynik Orła. Najlepiej nie kalkulować i pójść na maksa. On to dobrze wie. Mocno! Dobra, chodź. Gotowy? Szaleństwo! 10 sekund szybciej od Arka. Już 20 sekund. Ma ogromny zapas czasu. Może odpocząć, ale on nie chce. Jest jak w amoku. Cóż tu dodać? 38 sekund 50 setnych. Teraz niech się martwi Sławek Orzeł. Oto on. To prawie jak grawa bank. Chodzi, żeby nie stać w tym świetle. Dobra, okej. Piotruś? Ja jestem gotowy, Krzysztof. Staj nad kulą.
jest tempo na pokonanie Kowalczyka. Tym tempem można co najwyżej powalczyć z Makuratem. I to jest czas zbliżony do wyniku Arka. Będzie ciekawie. Ponad 2 sekundy szybciej niż Makurat. Ten wynik daje 4. lokatę. Jeśli Sławek załaduje jeszcze równie szybko 4. kulę. Jak niewiele brakowało, byłby szybszy. Teraz praktycznie nie ma już o co walczyć. Szkoda. 10 sekund. Koniec czasu. Orzeł przegrywa z Makuratem. Straci też 4. miejsce w tabeli. Jednym radość, drugim smutek. Sławek Toczek ma zapewnione 2. miejsce, ale tak jak zapowiedział, powalczy dla publiczności. Ej, tu! Ha! Dobry, kurwa! Jakoś? Gotowy? Sławek i tak ma 2. miejsce w tej konkurencji. 4 kule załadował dużo szybciej od Arka Makurata. Czas upłynął dość symbolicznie. Sławek Toczek 2. zawodnikiem finału Pucharu Polski. Ogromna przewaga punktowa i oczywiście boląca ręka. Co teraz? Ja po prostu nigdy się nie poddaję, ale dzisiaj koledzy mi podpowiedzieli i rozsądek bierze górę, dlatego że za 7 tygodni są Mistrzostwa Świata, za 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj przeciwbólowe zastrzyki i jakoś te zawody ciągnąłem. Akurat taką przewagę sobie zdobyłem, żeby już teraz tej ostatniej konkurencji nie startować i właśnie to robię, tak jak mi koledzy podpowiedzieli. No przykro mi jest, no ale trzeba Mistrzostwa Świata w tym roku wygrać. Trzymamy kciuki za dominatora i spokojnie analizujemy tabelę ostatniej konkurencji. Tylko Tyberian z kompletem kul. Dobry występ Toczka i Makurata. Oto klasyfikacja finałowa. 6. miejsce dla Irka Kurasia. Makurat i Orzeł z 17 punktami, ale Arek zanotował 2. miejsce. Sławek tylko 3. Kowalczyk na najniższym stopniu podium. Wielki sukces. Toczek 2, Pudzianowski 1. Tego można się było spodziewać. Ależ to był pasjonujący finał. Absolutny król Mariusz Pudzianowski. Wicekról, jeśli mogę tak powiedzieć, Sławek Toczek. Ale jaka walka o 3. miejsce, to mogło zdarzyć się tylko w Kielcach. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, noc i takie zawody. Zapraszam na siłaczy.